Witajcie moi drodzy, można powiedzieć, że dzisiaj dwie pieczenie przy jednym ogniu, bo nie dość, że jak widać leśny dziad idzie przez las, to jeszcze targi off-grid w wielkim lesie, tu gdzie właśnie jestem, dzisiaj drugi dzień targów, zobaczcie ile tu już przyjechało samochodów, tu po prostu już tych ludzi jest masa, coraz to nowi przyjeżdżają. Tu magazyny energii. Z tyłu też są jakieś już samochody tam poparkowane. Wszędzie. Tutaj. W bocznych alejkach. A tam jest ogólnie impreza. Także idziemy zobaczyć, co dzisiaj ciekawego jest. Jak zwykle porozmawiać z ciekawymi osobami. I zapraszam na odcinek. To co? Wchodzimy. No a tu wcale to nie jest małe, słuchajcie. Teren potężny. Ludzi coraz więcej. Tu też samochody poparkowane. Właśnie się stoiska rozkładają powoli. O, zobaczcie, kogo tu mamy. Kolega naszego. Pozdrawiam. Poznajecie kolegę? Baja Bongo z Off-Grid. No właśnie. O, właśnie, tak się gubi. Tak się gubi osłonki od mikrofonu. Pozdrawiam was. Co tam u Ciebie słychać? Dlaczego przyjechałeś na targi, powiedz? Oj, bo to jest moje hobby, dlatego przyjechałem na te targi. No ty żyjesz w pełnym off-gridzie, prawda? O, tak, jak widać. Także właśnie to jest dobry kierunek? Bardzo dobry. Na przyszłość dla wszystkich? Dla wszystkich. No i tak, tego się trzymajmy. Tak. Także idziemy dalej zobaczyć. Off-grid to jest wolność przede wszystkim. To jest wolność, to jest niezależność. Hobby to jest i wolność. Dokładnie tak, dokładnie tak. My sobie jeszcze porozmawiamy pewnie dzisiaj, okay. Także coś fajnego nagramy. Lecimy dalej. Lecimy. Na razie. Do nas? No zobacz, ja właśnie do was. No. Idziemy do Salaxa. I zawody w spawaniu off-gridowym u Salaxa. Chciałem tu bez niczego, możecie sobie popiąć, włączyć i nagle okazuje się, że mając tylko instalację na zewnątrz z zimną wodą, gdzieś jakąś kuchnię polową macie, cokolwiek, możecie założyć sobie takie urządzenie i dzięki temu poleci wam ciepła woda, mało z tym. Możecie nawet ustawić temperaturę tej wody. Dodatkowo, jeżeli będziecie korzystali z paneli słonecznych ze słońca, to dodatkowo jeszcze macie szansę i możliwość na to, żeby to wszystko było za darmo. Za darmo, czyli żeby nie trzeba było płacić rachunku za prąd. No i świetnie. Mamy niespodziewaną nagrodę dodatkową w konkursie, a w międzyczasie Adam. Dalej spawa. Dalej pracuje nad zadaniem konkursowym. A przypominam, już po tej rundzie, tutaj będziemy mieli jeszcze kilku zawodników, później runda freestyle'owa dla zwycięzców poprzednich rund. Takie rzeczy mogą się dziać tylko i wyłącznie w strefie off-gridu. W strefie, gdzie zasilane wszystkie urządzenia, maszyny są w 100% off-gridowo. Wchodzimy w kadr Piotrowi, który jest żywo zainteresowany, jak ten zawodnik, czy dobrze zakończy. Do tej pory tutaj na dole leży jeden mój tam, proszę bardzo, wyspawany, taki X-solaksowy. Dlatego na chwilę obecną, biorąc pod uwagę, tylko jako jeden zawodnik ukończyłem te zawody, bo tylko jako jeden startowałem. Jestem wygrany. Natomiast Adam najprawdopodobniej chyba za chwilę przejmie pozycję lidera. A my jesteśmy na targach off-grid zasilanych w 100% z energii, która nie pochodzi z gniazdka i z sieci i nie ma licznika. I o to właśnie chodzi. Po to się właśnie jeździ na takim... Dokładnie. Dokładnie tak. Wszystko off-grid. No a tu jeszcze mamy turbinę wiatrową z Emiternet. Tam jeszcze inną turbinę z tyłu. Z tyłu Zamel, Salaxa już widzieliście, polskie pompy ciepła. Eco Green Energy. Proszę bardzo. Tutaj Tesla, można się przejechać.
systemy grzewcze i piece. I idziemy na scenę, bo tam właśnie zaczyna się panel dyskusyjny. W kwestii formalnej i finansowej do tego, żeby dać nam przestrzeń, tak? To powietrze do tego, żebyśmy mogli coś tu zrobić. I z tego, co słyszałem, to ponoć chyba lepiej niż w pierwszej edycji nam się udało. No myślę, że tak. Jedzonko ludziom smakowało, to już jest. Mieliśmy naprawdę bardzo dużego stresa. Czy będzie Państwu smakowało, czy wystarczy? Myślę, że każdy coś tam dla siebie znalazł. I padło wczoraj nowe hasło reklamowe. Czym namiot bogaty? No a cała ta impreza tutaj jest naprawdę fajna. Choćby z tego względu, że mamy tutaj dzisiaj mega słońce po prostu. Piękny klimat. A z tego całego off-gridu to nawet IKEA się ładuje. I zobaczcie, w zeszłym roku to my się ładowaliśmy tutaj ze słońca i z magazynu energii zaledwie na 3,5 kW jednofazową ładowareczką. A dzisiaj na tej edycji targów, drugiej już mamy siłę założoną, wtedy nie było złącz siłowych, mamy 11 kW i tak też nasza IKEA się ładuje. A tu dzisiaj elektryków było kilkanaście, wszystkie się ładowały. Coś pięknego. Tak ma to właśnie działać. Tu same Tesle, kijanki, w tle widzicie oczyszczalnię biologiczną. Już tu na stoisku chyba nikogo nie ma, ale widzę, że ona jeszcze się tu obraca, złoże się kręci. Tak, coś pięknego. Wcale to głośno nie pracuje. Warto się tematem zainteresować. No powiem tak, przyszedł czas na posiłek, a nie ma to jak pizza z off-gridowego pieca. Coś rewelacyjnego, właśnie się posilam. Tak to wygląda, jeszcze pół zostało. Poczęstowałbym was, ale no nie bardzo mam po prostu jak. Ale naprawdę uwierzcie mi, bardzo smaczna. Kilka rodzajów było, można było sobie zamówić. Także choćby dlatego warto przyjechać, jak ktoś lubi i jest amatorem pizzy. Świetna sprawa. Dlatego generalnie uważam tą imprezę tegoroczną za bardzo, ale to bardzo udaną. Myślę, że trzecia edycja w przyszłym roku będzie jeszcze dużo lepsza. I już teraz bardzo gorąco was wszystkich zapraszam na 12-13 czerwca 2026 roku, bo wtedy też właśnie będzie edycja numer 3. Jeżeli ten dzisiejszy materiał się wam podobał, to oczywiście bardzo serdecznie proszę o łapki w górę, liczne komentarze, subskrypcje, dyskusje. Tyle z mojej strony na dzisiaj. Dzięki wielkie, trzymajcie się. Cześć!